straszysz ludzi. Dzień dobry, towarzyszu. Witam, witam serdecznie. Jak tam, ty z pracy wróciłeś, tak? Tak, z pracy. No, a ja uprawiam na największej działce u nas. No kurczę. Co? Ile tutaj masz aż? Nie, tutaj mi się kończy. 20 arów. Chyba 18 to jest dokładnie. O kurczę. Zobacz. O, już. I koniec. A my tutaj oraliśmy chyba, czy nie? My gdzieś tam... Nie wiem. Tam uprawiałem? Tutaj teraz... Gdzieś oraliśmy, a pod rzepak to tam. To tam dalej. Góra, żeby nie nabrać za dużo dla... od sąsiada. No, a więc witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem dzisiaj gościnnie u Adriana. Witamy, witamy. Witamy. Pod co ty to robisz? Ale no, to jest proszę tydzień. O, popatrz, kontrola tu jest. Mamy kontrolę. No. A już kontrolę, jedzie. No. No wyłączyłem, bo do nagrania tylko włączyłem. No, także pod co to robisz? Pod, o jest, tutaj był rzepak. I nawet zapomnieliśmy skosić na początku tego pola, musieliśmy się wrócić, żniwanie. 20 arów tu jest, nie? No kurde, powiem ci, że na połowę marca to jest naprawdę, warunki są bardzo suche. W sobotę popiół rozsiewałem tam pogłębosowany, nie? To też już spod kół tak się kurzyło, że szło. Wszystko przez te przymrozki, powiem ci. Zero deszczu, nie? Tak, tak. Ale ja miałem jedno pole, to zamarznięte. Widziałeś na grupie, co wysłałem. No, masakra. Zamarznięte albo przez wodę, skoro po ci zrobiło. No tak, ale wiesz, tam cień, to nie odpuściło jeszcze dobrze. No ja. A jeszcze tak trochę po sąsiada tam trochę po swoim, nie? Takie działki małe, małe. No dobra, my sobie tutaj pogadamy. Podziałamy. Ale masakra jest. Pogadaliśmy ze 2 godzinki, kończymy pole. Kończymy pole, dokładnie. Ale nie, bo tak żeśmy rozmawiali i jak na marzec, no to jest przecież naprawdę... ta wiosna taka, to nawet maszyny nie są w błocie upierdzielone, tylko w kurzu. Ja nie pamiętam, żeby tak sucho było na wiosnę. Masakra, co? W lutym, jak można było rozsiewać gizeryty, nie? No to przecież już było sucho, jak ja rozsiewałem, czyli widziałeś przecież ani koleina, ani nic. W lutym nie miałeś ciągnika upierdzielonego, no. I zawsze jakieś tam mokre kawałki były. W tym roku wszystko bezproblemowo. No jak u mnie, wyjazd w pole, rozpoczęcie sezonu, a ja tak w górzu mam. No. Jak to nie u nas, nie? Na Pieszczu Grzesiek... No, u was to tak. Grzesiek na Pieszczu rozlewał RSM, to bez pomocy. No faktem brudny jest ten ciągnik, ale no. No że Pieszcz tutaj tak trzyma tylko wodę, nie? No Pieszcz rządzi się swoimi prawami. Glinka. No powiem ci, że słabo w tym roku z RSM-em, nie? Bo kto, nie tak jak my dawaliśmy RSM i wystąpiły jeszcze przymrozki, to troszeczkę potraktowaliśmy ten rzepak. Opaliło troszeczkę, nie? No, no to normalne. Nie było warunków do rozlewania, bo nie było żadnych opadów. No my właśnie też rozlaliśmy na... granula lepiej, chociaż nie do końca, bo nie masz... No teraz się nie rozłoży, bo jest nie rozłoży się, a te granule to od 1 marca, jak rzucili 2 tygodnie temu, tak one dalej... No, gruba granula to nic. Dalej są, masakra. Patrz, i z powrotem. Jaką po tym remoncie? Ale tutaj lepsze jest, że te pole ma 18 metrów, nie? Coś takiego. To było opryskiwacza naszego akurat. No, a tutaj musi końcówki zamykać. Ale spryskał sąsiada. No. No, pół opryskiwacza, taka działka, nie? Taka działka jest. Ale ja ci powiem, tą działkę tata już uprawia z 15 lat, może i lepiej, nie? Tak? Więc szkoda to oddać. No tak, no już... Inaczej, doprawiona, jak to się mówi. Kiedyś jak się 60-ką uprawiało, to była fajna, nie? Sam raz taka. 60-ka, słynny trzypek. Tak jest. Teraz się ma większe maszyny, no to już tak zwane, nie będziemy tutaj obrażać, bo to są, tak nazywają u nas, ogródki, nie? Działkowe. Ale strasznie macie tu posiadkowane. No przecież jak zarąbię, na jeden przejazd. No, ale mówię, strasznie macie tu posiadkowane. Szachownica, nie? Bez kitu.
nas najmniejsza działka to hektar 80. To widziałeś zresztą, co mówiliśmy. Hektar 80. Kurde. To jest pole. O! Zobacz, ale jak dziwnie ktoś dzielił te działki. Zobacz, tu jest ząb, tutaj sąsiad ma tak, tamten tak. Ale to tak jest... według mapy idzie? No tak, tak naprawdę. Bez sensu, no. W ogóle nie są równo dzielone, tylko poprzesuwane. No. Jedna dłuższa, druga krótsza, nie? Tak. Ktoś bardziej zasługiwał, to dostał większą, nie? Może i tak było. Nie wiem, ale bez sensu taki podział, bo zamiast już podzielić to po prostu na równo jakieś, nie? A, bo ja jadę szybciej i mi taką mówię robi, nie? Bo bym wychaczył trochę mało. Ale tyle. A co miałem mówić, jak po remoncie? No kurde, dobrze pracuję. Nie ma nic źle, chyba ci się przesłonię. Ile brak czasu zrobiłeś nim? Godzin. Teraz od początku? 5200 miał chyba jak jechałem nim, nie? 5200, tak. 5220 dokładnie na filmie oglądałem, no. To mam 750 motogodzin, 700, tak? 740, no. A już teraz mam 40 motogodzin od początku roku, bo miałem... No. Czy tam 50 motogodzin, coś takiego. No ja R-ką już w tym roku chyba 70 zrobię, tylko ja jeszcze w transporcie tam ganiałem, no. Ale 70, no i teraz na tym popiole trochę nagoniłem. Nie, to na pewno więcej. Tam licznik się obraca. Nie. U was. Nie, nie jest tak źle. Ale to też. Pierwsze dawki dawaliście już? W rzepaku tylko. Aha, w rzepaku. W jęczmieniu miało być dzisiaj, ale. No ale co teraz? Ale to nic. Tata odpuści właśnie, bo bez sensu. No tak. Ta granula będzie stała. Znaczy RSM mamy, nie? Aha, no to. No RSM to jeszcze po biedy, bo ono się, on jest od razu. Ale przypalisz. No przypali, bo przymrozki. Najlepiej to teraz to jakby coś kropiło, padało, to tak. W deszczu jechać rozlać, nie? To weź jutro taką pogodę. Nie no, na jutro prognozują coś, jakieś przeloty. Może, zobaczymy. No wtedy my też już damy drugie dawki już. My akurat pierwsze dawki od razu pierwszego, nie. Drugiego, kolega, co to takie niedosiane? Coś mi się zapchało, zobacz. Stanąłeś chyba. No, stanąłem i wiesz, i ruszyłem. No, i wlejki złapały, nie? Też tak mam na niektórych polach. To tutaj jest za gęsta, tutaj nie dosiada, nie? Po prostu ten start silnika. No. I gdzie teraz? Idziemy tam. Miniesz mnie, czy muszę jechać? Minę. Bo tutaj tak definicja odprowadzę. Dobra, to ja tylko zamknę auto. Chyba, że ten kierownik przystawi, jak będzie mu przeszkadzało. A turem. Oj, to za złą, bo złą drogi, bo te 60. Ale to są plast. To... Kolejne zrobione, już mam dzisiaj 3 pola uprawione, aż hektar 20. 3 pola. Ważne, że zawsze do przodu. No, do przodu. Takie małe działki zostawiamy na owiec, bo to wiesz. Ty nawet ty swoim nowym kombajnem będziesz na takich działkach miał co robić, cały dzień koszenia. Jeszcze a 4 pola uprawione, bo koło domu. Za domem też uprawię. To ziemniaka tak, tych tak, słynnych? Tak, tak. Tam mokro powiem ci. Tam jest mokro. Tam jest mokro? No. Po tych słynnych ziemniakach. A nie składam go, bo zaraz tutaj przyjeżdżę. No co to masz? Tylko boczne talerze złożyć. No. To o, takie duże działki, to fajnie to wygląda, ładnie uprawione, równolegle. Kurczę, żeby to u was było normalnie jakoś podzielone, żeby można było nawet połączyć te działki. No tak jak na Tychowo jedziesz, nie? Na tą największą działkę swoją. Kurde, 20 ile tam masz? 2 hektary, tak? 21,92. No, no ale na takiej, na takiej to się wam robi, nie? Ale wychodzi wam to, czy dużo w lesie jest jeszcze pola? Jest w lesie, nie ma 21,92, jest 2 metry co najmniej jeszcze w lesie. 2, 3 metry. No, piła i jest co masz robić. No tam już się z leśniczą dogadałem, bo oni będą wycinkę robić, no to wtedy oni już mówią, że tam będą działać, nie? No. To i tak te drzewo będą spuszczać w koło pola. Będą? No, to super, nie? Nie wiem, za miesiąc będą ruszać. Tam. No w końcu za to płacisz, nie?
I tutaj jedziemy teraz na 60 darów jeszcze. A ja tutaj chyba byłem. Coś pamiętam, kiedy siedzieliśmy. Ja ci kręcę, te zboża w ogóle nie ruszają. Nic, to takie... Ja ci powiem, początek marca one lepiej wyglądały niż teraz. No. W tych mrozach. Tak. Susza, one chcą startować, temperatura teraz, no dzisiaj 13 stopni teraz, jak do ciebie jechałem, nie? No, to chcę startować, a... Przymrozki są, a jeszcze przymrozki, nie? Za mocne w nocy, nie? Dzisiaj minus 1 było, jutro ma być minus 2, na weekend minus 4. Do końca pokazują marca, no stop przymrozki, przymrozki. Ale nie narzekamy, nie ma co narzekać, zobaczymy co będzie, jeszcze nie wiadomo co będzie. Aby woda spadła, nie? W tamtym roku była za to wiosna bardzo taka mokra. Kwiecień jeszcze taki dosyć, w maju coś tam jeszcze popadało, ale już nie dużo, a czerwiec za to był bardzo upalny i w ogóle zero deszczu, pamiętasz? W kwietniu tak, bo kukurydzę no. Jak sialiśmy, to przecież ta ziemia no. Wilgotna była, nie? Mokro było, no, mokro było. No. Ale a to ten tutaj. Rok może jest odwrotny, będzie w marcu sucho, ale za to kwiecień, maj, czerwiec będzie mokro. Ale w marcu też woda potrzebna, nie? Chociaż nie tak w lutym jak, się wypadało niepotrzebnie, nie? Bo w lutym u nas były obfite opady, bo spadło gdzieniegdzie nawet po 200 litrów, nie? Tak. I tej wody nie widać, nie? To moment. Bo przymorskie trawy ciągłe to wszystko. Kurde, nawigację nie mogę włączyć, takie pola mam. Tutaj jest 60 darów. Tak. A to talerzówką chyba tata robił, nie? No. Nie wiem, czy to nawigację włączyć na tej. No to byś mógł wyrównać tą bruzdę. Punkt A, punkt B, ja bym tak robił. Każdą miedzę wyrównał sobie. No ale ze skosa będę sobie lekko robił. Później się wyrówna. Ja będę siał. Znaczy wiesz, możesz na nawigacji sobie kąt ustawić jak chcesz, a później i tak. Każdą granicę ja sobie równam na nawigacji, bo... Bo tak to wiesz. Ja przynajmniej tak robię. Ale piękny zachód słońca. No. Na pole. No, tylko na swoje. Teraz to azot to cenny jest. Oj. A wszędzie dawaliście już? RSM to RSM, wiesz, że on od razu wchłania, nie? Jak jest wilgotno. Najlepiej go w deszczu, nie? Tak jak w zeszłym roku ta. Żeś w pszenicy dawał, że lało. Lało, no. A ty dawałeś RSM. No, wilgoć jest jeszcze, nie? Tylko, że kurde przewrotnie. To jest pod spodem, ale z wierzchu już... Twardo jest na polu, dobrze. Jo. Co, składasz maszynę? Składam dalej w domu. Ja też zbijam się. Wszystko. Nasze słynne schowanie tam i stamtąd. Trzyma się, trzyma. Nie, to byśmy dobrze zrobili, gdybyśmy mieli dwa takie same elementy. No to siłownik moglibyście zamontować. Na siłowniku, pach, pach. Ale jest regulacja na tym jeszcze, nie? Góra, dół, czy nie? Czy to jest... To na siłownikach i jeszcze wysuwanie na siłownikach. Wiesz o co chodzi, jedziesz no. Daleko bliżej coś tam, bo szybciej jedziesz, to musisz bardziej obniżyć, nie? No fajne byłoby takie. Kurde, bajera. Nasze spawanie. Ale trzyma się, nie? Lepiej nie pokazywać. Ja nie powiem, kto to spawał. A tutaj dałeś ten, pamiętam, żeby... Luz wyeliminować. No. Ale do końca nie mogę, widzisz? No. Słucham? Wbija się ktoś do mnie. No, już późno jest. Słyszę. Halo. No to będziesz miał cały odcinek. Odcinek mam. Kurde, bajera, no. Nie, fajnie. Wpadłem tylko na chwilę pogadać, no. A tutaj Adrian mówi, a weź sobie nagraj. No to co? Robota skończona, tak. My się zwijamy, Adrian jeszcze na kawę zajadę, bo już zaproszenie... Pizzę zjemy sobie, kawę wypijemy i... No, to można jechać. Widzimy się jutro. Dobra, to dzięki za oglądanie i do następnego. Na razie.